w biurze Ernst & Young. Zaczęła się od konkursu Ion Tax. Pracuję z fantastyczną grupą ludzi, która na co dzień zmaga się z przeróżnymi problemami podatkowymi. Także praca w naszym biurze nie polega tylko i wyłącznie na schematach. Codziennie zmagamy się z innymi problemami. Ten konkurs jest bardzo atrakcyjny dla studentów 4 i 5 roku, tych, którzy zaczynają myśleć o swojej karierze zawodowej, o szukaniu pracy. Z jednej strony dlatego, że mogą dzięki konkursowi poznać zawód doradcy podatkowego, ale też mogą się ładnie zaprezentować, sprzedać się nam jako potencjalnemu pracodawcy. Zarówno dla tych, którzy coś już wiedzą o podatkach i chcą sprawdzić, na ile ich wiedza może być wykorzystana w takich praktycznych zadaniach, ale konkurs Ion Tax to tak samo szansa na sprawdzenie swoich umiejętności. Warto spróbować, warto nie traktować konkursu na jedną edycję, jeśli się w pierwszej nie uda, trzeba spróbować w kolejnej, człowiek się wcale uczy. Kluczową rzeczą, żeby wygrać ten konkurs, jest według mnie przygotowanie i praca zespołowa. To znaczy, że każda z osób może się skupić na opanowaniu jednej z dziedzin podatków. Trudne jest to, żeby właściwie rozłożyć siły w ramach grupy. To jest taki prawdziwy teamwork i on wymaga dużej koordynacji. To jest starcie nie tylko wiedzy, ale to jest również wielka emocjonalna rozgrywka. Doszedłem do samego finału konkursu, który pozwolił mi znaleźć się teraz tutaj, gdzie jestem. Byłem finalistą konkursu, przygotowywałem się do niego, kosztowało mnie to trochę wysiłku. Natomiast teraz absolutnie tego nie żałuję, ponieważ robię na co dzień to, co kocham, robię to, co lubię. Pracuję ze wspaniałymi specjalistami, ale są to ludzie, którzy również są wspaniałymi ludźmi. Osoby na wysokich stanowiskach potrafią skrócić dystans i potraktować nas jako równych sobie, jako partnerów w rozmowie, pracy. Chciałabym zachęcić wszystkich studentów do udziału w Ion Tax. Jest to niebywałe wyzwanie i forma sprawdzenia swoich umiejętności. Jest to też świetne przeżycie, ponieważ możesz poznać ludzi, którzy interesują się podatkami, ludzi, którzy pracują w Ernst & Young i sposób pracy. Pamiętajcie, że to tylko kilka kliknięć na naszej stronie internetowej. Będziecie się mogli zmierzyć z najlepszymi, a później dołączyć do naszego zespołu. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale też wielka przygoda z doradztwem podatkowym.